jest w ogóle zależność między tym, jakie jest ciśnienie atmosferyczne w pogodzie, a czy ludzie się na stand-upie śmieją. Jak żałowałem, że tu dzisiaj muszę przyjechać. A pamiętasz taki moment, jak się pojawiło to hasło stand-up w Polsce? Bo ty byłeś w ogóle w jury jednego z pierwszych programów telewizji, chyba pierwszego programu w telewizji w Polsce. Jestem rok młodszy od Jarosława Kaczyńskiego, dlatego chyba go wyzwę na MMA. To jest freak fight godny Polski. Ale to i tak Krejzol jest osobą, która przeszła przez casting, nie? No to jakie tam musiały być osoby na castingu, co odpadły? Przyjeżdżam do klubu i menadżer pierwszy co, o, ściąłeś włosy? O Błażejku, nie wiem czy słyszałeś, ale tutaj poszła propozycja walki freakfightowej. Jak ty się na to zapatrujesz? Nie, ja jestem przeciwny przemocy, ale też pytanie za ile? Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Tomek Kołecki, to jest mój serdeczny kolega Cezary Pontewski i mamy dzisiaj przyjemność otwierać ten festiwal i poprowadzić dla was podcasta na żywo. Zgadza się. Nie, już może bez bo jednak coś też musimy mówić. Niestety. Kochani. O, jest jakiś problem mikrofonowy, słyszę tutaj. Jest. To nie jest jedyny problem w moim życiu. Witamy na pierwszym dniu festiwalu stand-up comedy inaugurującego dzisiaj. I słuchajcie, od razu chcę powiedzieć taką rzecz, ponieważ dzisiaj przyszedł do nas tutaj przed chwilą na backstage pewien chłopak, który powiedział, że dzisiaj jego dziewczyna ma urodziny i ona myśli, że on zapomniał i czy może puścić jakiś film. I my wtedy powiedzieliśmy, że nie ma czasu niestety. Więc... Tak było. Więc niestety będziemy się bawić, mamy dzisiaj ale trzech... Ale mi się też bardzo podobało, jak się go zapytałem, a czemu tam na dole tego nie zrobiłeś, jak był czas? I on powiedział, bo tam jest chujowo. Także... Także tu jest fajnie. Też trochę miał rację, tam było całkiem chujowo. Nie, nie było tak chujowo. Nie, nie było, przepraszam. Za chwilę zaczniemy rozmowy, jeszcze tylko ja bym chciał porozmawiać z kimś z państwa. Na przykład myślę, że to jest dobry pomysł. Na przykład pani najbardziej przestraszona. Ja lubię z najbardziej przestraszonymi osobami rozmawiać. Czarek lubi, jak jest ktoś minimalnie bardziej od niego przestraszony, bo tak. On się wtedy komfortowo czuje. I właśnie rzadko się zdarza, że rozmawiam, bo rzadko ktoś jest bardziej niż ja. Zobacz, jaką masz okazję fenomenalną. Proszę. Cześć, panie. Jak się nazywasz? Ty jesteś, nie, w ogóle nie jesteś przestraszony. Mówię tutaj po prawej. Tak. Ja nawet kobietą nie jestem. A, ty nawet kobietą nie jesteś. Super. A jesteś przestraszony? A, no to mi tylko na tym zależy. Może być mężczyzna, abyś był przestraszony. A jak masz na imię? Waldek? Franek. Tak mi coś pasowało, że Waldek to raczej stary chłop się nazywa. Franek, a to jest twój pierwszy festiwal? Raczej tak. Raczej tak. A czemu jest wątpliwość? Okej. Okay. A jako widz byłeś, rozumiem? Okej, okay, czyli byłeś na open micu i teraz jesteś na tym. Duży przeskok. Mam nadzieję przynajmniej, bo zaraz się okaże, że będzie tak jak na open micu nasza forma. Tak jest. A powiedz mi jeszcze, Franek, czy masz wykupiony karnet na wszystkie dni tego wspaniałego festiwalu? Nie. No to trudno, wielkie brawa dla Franka! Ja to odbieram jako komplement, że tylko na nas kupił bilety, a nie na cały festiwal ma, że to jesteśmy fajni. Albo po prostu na pana Kryszaka czeka, jest taka możliwość też. Czy są osoby, co czekają na jakiegoś konkretnego gościa? Ja bym zapytał, czy na przykład na pana Kryszaka są ludzie, co czekają tutaj? O, jest trochę, dobrze, bardzo fajnie. A czy jest na przykład taka osoba, co kupiła bilet na Fest Festival i to się wyjebało i jest tutaj z nami teraz? 4 osoby? Super! I niech więcej inicjatyw w Polsce się rozpierdala, bo my wtedy zgarniamy tych ludzi do nas i jest przyjemnie, bardzo fajnie. I co, Czarku? Ja mam do ciebie jakieś pytania tutaj. No nie, też masz? To może usiądźmy sobie. No może usiądźmy będzie już tak pewnie, bardziej... tak. Będzie tak już ala wojewódzki, co usiądziemy. Ja w ogóle miałem dzisiaj plan taki na to, żeby tutaj zorganizować taką męską wodziankę, żeby były parytety, żeby chłop w stringach normalnie seksowny przyniosił nam wodę. Ale nikt nie chciał, więc nie mamy. No i też nie znamy nikogo seksownego. Nie znamy nikogo seksownego, to też racja. Czarku, ja cię chciałem właśnie zapytać o to dziesięciolecie, no jak mamy tutaj okazję pogadać.
Bo ty ile ty się zajmujesz tym stand-upem właściwie? No będzie z 10 lat. 10 lat. I co? Jak w ogóle sądziłeś, że to się tak rozwinie wszystko? Że tak cytując Belmondziaka, kto by pomyślał 10 lat temu, że za 10 lat wejdzie Medyczniak i Cezary Solówka będzie wyprzedawał salę? No nie pomyślałbym, że tak się stanie, szczerze mówiąc. I... Ale nie jest to jakieś turbo optymistyczne, jak patrzę na kondycję naszych kolegów. Szczególnie jeśli chodzi o używki. Nie, żartuję. Nie, no zmienił się. Ale nie żartuję. Nie, no fajnie się zrobiło. Mamy festiwal, mamy, wiesz, coroczne różne rzeczy. I fajnie jest. Ale bym się nie spodziewał. Ale też, no... A jest coś na przykład takiego, że cię zaskoczyło mocno? Jedna taka jakaś rzecz, że mówił, o, tego to się na pewno nie spodziewałem. No, że Michał już tak wyda trzeci program już teraz, co mi się wydaje. To chyba są wszyscy zaskoczeni. Myślę, że państwo by się zaśmiali, jakby państwo wiedzieli, kto to jest Michał Juszczak. To by wtedy było bardzo śmieszne, co Czarek powiedział. Ja nie chciałem, żeby to było śmieszne. Tak, ja bardzo lubię Michał. Dobrze, także może zaprośmy. To jest... Czy przechodzimy do zaproszenia pierwszego gościa? Myślę, że warto. Proszę państwa, poproszę w takim razie wielkie brawa. Jestem dalej w szoku, że się zgodził, ale jest tutaj z nami. Owacje, pan Jerzy Kryszak! Jerzy! Idę. Jestem. Jerzy Kryszak jest z nami dzisiaj. Idę. No i... Wielkie brawa, jeszcze raz poprosimy. Ukłony. Witam, Żubik. Oficjalne przywitanie. Oficjalny Żubik. Chcesz, żeby ci wody nalać? Bo... Moment, póki pamiętam. Jestem pierwszy raz na tym festiwalu. To tak jak Franek. No właśnie. Chciałem nawiązać do Franka, ale... Aha. To jest Franek, ten w białej bluzie tu. Cześć Franek, jesteśmy razem. Można powiedzieć, twój pierwszy raz. Bo to ktoś to pamięta. Mój i Franka. Bo ty taki prowadziłeś, pamiętam, w TVP2. Ja też jestem z takiego pokolenia, co właśnie... A ty też miałeś kiedyś pierwszy raz? No kurde, i to z tobą nawet, w TVN-ie. No, to też był pierwszy raz jakiś tam. No było, pamiętam. Słuchaj, ja mam do ciebie takie pierwsze pytanie, żeby trochę na rozluźnienie atmosfery. Jak to jest żyć sobie pół roku w Tajlandii? Błąd. 3 miesiące. 3 miesiące, przepraszam w takim razie. Jak to jest 3 miesiące w Tajlandii? Bo to wydaje się, że to jest miłe życie raczej. To jest taka restauracja boska chyba, nie? Czy coś takiego? Boska restauracja jest taka? Boska restauracja, tak, możliwe. Więc 3 miesiące to jest bosko. Jeżeli masz cały czas temperaturę 29 stopni, w nocy 23-24, od godziny 10 jest 29 do godziny 9, nic się nie zmienia, masz wszystkie świeże warzywa, masz owoce, masz uśmiechniętych ludzi, chyba że im coś, wiesz, wejdziesz w drogę, no to żyć nie umierać. To... Wtedy, powiem ci szczerze, nie tęsknię. Ale czy to jest jakaś taka powtarzająca się rzecz, że ty na jakiś czas wyjeżdżasz do Tajlandii? Tak, to jest taki refren. On się powtarza rokrocznie. Ponieważ co stało u podstaw tejże decyzji? To, że nienawidzę zimy w Polsce. Nienawidzę grudnia, stycznia, lutego, nie cierpię. Po prostu nie cierpię. W związku z tym rozglądaliśmy się z żoną, gdzie by coś tu gdzieś zakotwiczyć. I to było niby najbliżej, chociaż dalej. No to brzmi właśnie tak, jak opisałeś, jak po prostu opis Polski w czerwcu, nie? Ciepłe noce, ludzie uśmiechnięci, a potem... W czerwcu, w poniedziałek, bo już na środę może być odwrotnie. Tak, to też jest racja, nie? Bo jest coś takiego w Polsce, że w październiku te uśmiechnięte twarze się zmieniają w takie ponuraki troszeczkę i jest depresja. To się kanadnie nazywa w ogóle bycie meteopatą. Takie reagowanie na pogodę i na swój humor. Jest nawet mi ostatnio, jak pan Antoni Syrek-Dąbrowski mi powiedział, że jest w ogóle zależność między tym, jakie jest ciśnienie atmosferyczne w pogodzie, a czy ludzie się na stand-upie śmieją. Że podobno to ma wpływ na to. Ja zawsze jak mi chłopo idzie, to tak se tłumaczę, że było złe ciśnienie wtedy i wierzę w to. A czemu Tajlandia, które... A teraz jakie masz ciśnionko? A czemu Tajlandia akurat? Bo dużo jest takich miejsc, że jest ciepło i świeże warzywa. Ja wiem czemu.
tak naprawdę jest pogodny kraj pogodnych ludzi. Wszyscy są uśmiechnięci, a gdzieś tam dymek poleci skądś, tam nikt od nikogo niczego nie wymaga. Wszyscy żyją na totalnym luzie i na miesiąc wystarczą ci w zasadzie trzy koszulki. No. Jedna prawie, druga wyschnięta, trzecia mokra. To jest... No i tak na zmianę, to jest taka trójpolówka. Bardzo ładna odpowiedź. Jak ktoś ma polówkę oczywiście. Bo ja może chciałem zmienić temat, bo ja z doświadczenia wiem, że nic tak nie wkurwia człowieka, jak ludzie, którzy rozmawiają o rajskich wakacjach, a ja, na przykład ja nie mam pieniędzy na to. Zawsze możesz pożyczyć. No tak, ale to potem trzeba oddawać. No i to jest czasem narobisz sobie wrogów, nie musisz oddać. A ty jesteś kompaktowy, taki, że pan, myślę, że mógłby cię wziąć walizkę po prostu i tam zawieźć jakoś nad bagażu. Myślę, że dobry pomysł. Jeżeli będzie kiedyś pusta... Był taki zwyczaj, że się brało misia w teczkę, a misio fikumiku narobił w teczkę sikwą. Nieważne, ale to potem po 89, jak otworzyli teczki, to po prostu tam dużo misiów było spoconych. Nieważne. Panie Jerzy, ja mam takie pytanie, bo tutaj zapytał, zresztą zauważył Tomek, że mamy dziesięciolecie i ja chciałem zapytać, czy pan śledzi ten polski stand-up i czy pan myśli, że to fajne, czy gówno? Nie mam pojęcia najmniejszego. W ogóle nie słucham ani kolegów swoich, w swoim wieku, czyli w mojego pokolenia, nie słucham. Was też nie słucham z prostego powodu. Raz, my też się nie słucham. Raz, że to mnie... trochę nudzi, ale wiecie dlaczego? Bo żarty mają swój koniec. To nie jest tak, że jest żarty, to jest kopalnia. Moim zdaniem jest jakieś gdzieś 2 do 5 tysięcy puent. Reszta to są różne drogi dochodzenia. Jeżeli ktoś mi czasami mówi tak, ale mam żart i mi mówi ten żart, ja pewną cię się orientuję, że to jest ten żart, tylko że to jest inaczej opowiedziane, tak? Albo ma inną fabułkę, ale puenta jest taka sama. To jest raz. A dwa, z innego powodu również, że nie chcę sobie w razie czego uciekać z tematu, jeżeli ja odkryję, że ktoś ten temat poruszył. To wtedy mówię tak, o Jezus, już poszło o grzybach, poszło. Już poszło, kurwa, wycinają lasy, nie będzie grzybów, bo Kaczyński szuka Tuska. Więc wiesz, Tego chcę uniknąć, to znaczy, żeby mówię, o Jezus, patrz, a miałem taki fajny żart o grzybie, nie mogę go powiedzieć, tak? Nie, wchodzę w ciemno, nie mam pojęcia, kto co mówił przede mną, ani kto będzie mówił po mnie. Nie ma to dla mnie znaczenia, ale wolę tego nie słyszeć, żeby się nie zarazić, tak? Czyli taka taktyka, że nie można ukraść, jak się nie słyszało, tak? Na przykład. Genialne to jest bardzo mądre. Bardzo proste. A ja mam też takie merytoryczne pytanie, trochę uderzające w tony tego, co Czarek powiedział, bo ja sobie Wikipedię odpaliłem i tam była taka informacja, że w latach 90. ty wziąłeś udział w takim programie HBO na stojaka. I były już próby wcześniej wprowadzenia stand-upu w Polsce, właśnie pod hasłem nie stand-up, a na stojaka. I jak myślisz, czemu to nie pykło w takiej właśnie formie tej nazewnictwa na stojaka, tylko dopiero gdzieś tam dekadę później ten stand-up do Polski wszedł oddolnie od open mic'ów? Wiesz co, to nie pykło, pewnie HBO miało swoje, wiesz, wskaźniki, słupeczki, tak? Jeżeli się trzymamy tych różnych słupeczków, to znaczy mamy kasę, jak nie mamy kasy. Widocznie musieli dopłacać, może mieli jakieś dołki, może był zły dobór ludzi, tak? Ja tam byłem. więc może to. Potem to, wiesz, byli tak zwani reżyserzy. Ktokolwiek tam się zjawiał, ja pamiętam tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, to reżyseria polegała na tym, kto teraz wchodzi. No to jeżeli nie pomożemy temu człowiekowi tam się znaleźć, chociażby przez moment, krótką rozmową, jakąkolwiek, tylko że tak, ktoś, on jest fajny, coś mówiłeś, tak? Dobra. Ludzie byli tam jakby nieprzygotowani do tak zwanego stand-upu. Nie byli przygotowani. W związku z tym to były takie różne formy, krótsze, dłuższe, śmieszne, jakieś wiersze, jakieś dłuższe kawałki monologu, a wyrwane kawałki z czegoś tam. Bezwanie. Więc nie było takich kamieni znalezionych i lekko już podrzeźbionych. A pamiętasz taki moment, jak się pojawiło to hasło stand-up w Polsce? Bo ty byłeś w ogóle w jury jednego z pierwszych programów telewizji, chyba pierwszego programu w telewizji w Polsce z hasłem stand-up. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętasz stand-up, to mnie śmiechem. To tym bardziej było nieudane. O, to akurat chcielibyśmy ci przypomnieć, nie wiem, czy pamiętasz jednego takiego występującego o nazwie Crazol. Nie wiem, czy pamiętasz takiego zawodnika.
Jeżeli nie pamiętasz, czy możemy poprosić pierwszy materiał filmowy? Występ Krejzola, słuchajcie, pierwszy w historii Polski stand-up w telewizji na żywo i wychodzi pan Krejzol i takie właśnie miał pomysł na występ. Hej, jestem Krejzolem. O, porobiło się. Nie wiem, co mówić, ale spoko, będę chodzić z trykotem. Dobra, spoko, jedziemy na maksa. 100% po bandzie, nie da się już bardziej. To było jeszcze w undergroundzie i chciałem ci pokazać, jaki jestem twardzie. Jechałem 100% po bandzie, także nie można było już bardziej. Chciałbym zabrać cię gdzieś, z dala od problemów. Chciałbym zabrać cię gdzieś. To wszystko to jest jakieś wielkie nieporozumienie. W ogóle ten świat, a w ogóle Ameryka, jest tam Nowy Jork, nie? Po prostu jadą sobie kabareciki. Powiem wam tylko tak, że kilka takich fajnych, kolorowych, baśnych historyjek, takich bardzo, bardzo można być crazy, nie? Spotykam się z gościem. Idę sobie, wiesz, wyrada, miasta, nie? Fajnie, życie się kręci. Ale pyta mnie gość. Właściwie to jest dwóje, nie? Jak wy postaci? To w tej telewizji jest, no nie? A poza tym, no to w ogóle kiedyś śpiewał Stachulski, albo nawet nie. Wiesz, akcent, wiesz, mocny pocałunek, no nie wiesz na maksa. I love you, no nie? Otóż tak, panuje. Rafał, ja byłem ciekaw, jak skończysz. bo to co strzela, bo jakby nie było... No tutaj bardzo celnie spuentowany pan Rafał Jarosz. Ja w ogóle chciałem go odnaleźć. Bo to się zanosiło, że to się nie skończy. No tak, tam... To jak ogóle... zaczął, tak wiadomo było, że nie skończy na 100%, że to... To jest w zasadzie 24 godziny pociąg. Ale tam były przebłyski takiego geniuszu. Na przykład. Były na 100%. Mi się podobał tekst sarkazm, ironia, nepotyzm. Ta trójka była super. Tak, ale... dla mnie genialne było, mówi do mnie gościu, właściwie to jest wujek. Tak, to też było super. Genialne. Super. Krejzola nie pamiętam, jest... ale mnie rozśmieszył po raz drugi. O. Ale też by trzeba było, też w pewnym momencie trzeba było ten zamek złożyć do dołu, bo inaczej rzeczywiście bo na żywo gość by nie kończył. Tak, to na żywo w telewizji to wariactwo, nie? To był żywiec, akurat... No i trochę to właśnie to jest to, o czym mówiłeś, nie? Że ludzie nie wiedzieli, co to jest stand-up, nie wiedzieli, jak to mają zrobić, po prostu wychodzili i gadali, co im ślina przyniesie na język, bez żadnego planu. Tak, bo... Albo nie wiem, albo ludzkość była jeszcze nieprzyzwyczajona, bo do tego rodzaju podawania piłki, tak? Że ten Krejzol, lekko podszlifowany i ale z puentą. To byłoby coś, to byłoby naprawdę taka petardzik, ale trzeba byłoby go naprawdę poskromić i dać mu ten luz, który był jego walorem, jeszcze by trzeba było mu tu powkładać coś w musztuk lekko sensowniejszego. Nie, to by go zepsuło, to by zepsuło całą tiki-takę moim zdaniem. Ale to i tak Krejzol jest osobą, która przeszła przez casting, nie? No to jakie tam musiały być osoby na castingu, co odpadły? Bo też mamy materiał filmowy właśnie osób, które były na tym castingu. W ogóle znaleźć tych ludzi, tak? Czyli zrobić to z ogłoszenia, że no to tam musiały być totalne Krejzole, nie tylko jeden, tak? No tak. To tam musiało być to multum. Ja nie wiem, kto to wybierał, jak to wybierał, z czego to by było wybierane, ale sobie wyobraź, że się zgłasza kolejka, nie wiem, 40 chętnych, tak? O czym mówi? O wszystkim. O wszystkim. Teraz wybierz, czy to jest talent, czy to jest żart, czy to jest opowiada dowcipy. Można się naprawdę pochlastać. No, domyślam się. Mamy akurat klip właśnie ludzi z castingu, którzy przegrali z Krejzolem. To jest bardzo ciekawa komitywa, także poproszę play. Raz, dwa, trzy. Kiedy mydliłem, mydełkiem fach, położową pójdzie w pan. Pierwszy open mic w Polsce. Goli, więc stawiamy na idoli. Polska goli. No to widzisz, że to są lotki. I ciągnę je. Tu zna plama. O, lotek. Yes!
Kurde. No ale początki jest... Lotka przyznacie, intensywne, nie? To... Co to był Lotek? Tak, no ten w okularach, nie poznałem. Widać, że coś wygrał. Widać, że coś wygrał. No i to ale... jest rzeczywistość, proszę państwa. Z tego wyrośliśmy właśnie i tym jesteśmy. No jakby to była ta pierwsze pokolenie narażonych na takich, a nie innych widzów. Teraz już jest drugie pokolenie. I jak oceniasz? Bardziej, bardziej świadome. Dobrze, że nie używacie instrumentów. To już mi się podoba. To jest naprawdę fajnie. Są tacy, co używają. Tak. Ale bardzo fajnie to robią. Pan Zola jak gra na harmonijce, to mi się podoba na przykład. No ładnie, no dobrze. No dobrze, że mógł ktoś nam towarzyszy. Chociażby harmonijka. Ale to jest właśnie, to są takie te typowe bziki, tak? A fantastyczne odloty, czyli jak my o sobie myślimy, nie spotykając się z żadną krytyką, jak mamy się mówić tak, oj to pięknie, chodź u cioci to powiesz. No i tak to się potem zaczyna, że ktoś po pijaku zaczął coś mówić, albo błądząc w chmurach i nagle się okazuje, że tak naprawdę to jest nic, bo to momentami jest naprawdę żałosne. My się śmiejemy, ale to jest dramat. To żeby jakoś tak może pozytywniej zakończyć, żeby nie tragicznie. Czas nas trochę goni, a jeszcze mamy tutaj dwóch gości, ale ja bym chętnie z tobą mi dwie godziny przegadał, ale mam takie jedno pytanie na koniec. Ty, Czareczku... No ja też będę miał później jeszcze jedno. Ty masz, to ty zadaj pierwszy, bo... Tak. Tak, bo ja chciałbym... dwa mamy pytania. Dobrze, na koniec. To mamy dwa, bo ja, panie Jerzy, kochany, bo ja chciałem takiej życiowej mądrości troszeczkę od pana. A skąd ja wziąć mam? No myślę, że gdzieś tam pan na skrobie. Że z głowy. Bo luta jest taka, że pan jest właśnie osobą zasłużoną i tak dalej i pan ma fajne zajawki i pan ma teraz spędza sobie fajnie czas i tak dalej, ale też jak słyszę, pan jest trochę zblazowany, trudno pana zaskoczyć i tak dalej, ale też pan jest turbo cool guy'em, co nie? I tak właśnie i chciałem zapytać, jak ta emerytura wygląda, czy to fajne takie, czy co się robi w ogóle i czy to fajne? Wiesz co, nie mam czasu pomyśleć. Bo nie mam czasu, więc na temat emerytury mało mogę ci powiedzieć, bo cały czas coś robię, jestem cały czas gdzieś czymś zajęty, a w ogóle to jest najpiękniejszy czas. Mm-hmm. Powiem ci, że od 15, 16, 17 lat jestem jednym ze szczęśliwszych ludzi i z tego się strasznie cieszę, że znalazłem sobie takich ludzi wokół siebie, takiego człowieka. Robię to, co lubię, bo lubię ścigać tamtych chłopaków. Uważam, że teraz, to jest, mówię, 17, ja już kiedyś powiedziałem mojej małżonce, najwspanialszej na świecie, powiedziałem, kochana moja, to jest, mnie się nie chce nic robić, ja jestem urodzonym leniem totalnym. Jak żałowałem, że tu dzisiaj muszę przyjechać. I tak, ja mówię... A musiałem trochę namawiać pana. Godzina 19, błagam cię, muszę pojechać, bo jeszcze muszę wziąć... Jeszcze tam 20, pół godziny jadę, no kurwa mać. Po co ja się zgodziłem temu małemu, ale to już naprawdę muszę... żałowałem, mówię, no już przyjechałem, to już tam żal poszedł, tak? Jeszcze oglądałem IGę w samochodzie, jak jadę, to oglądam jeszcze różne sportowe wydarzenia. W związku z tym tylko informacja 1-1 w setach i deszcz zaczął padać, więc chwała Bogu, zobaczę sobie trzeci set. Mam nadzieję, że wygra. Ale dla mnie to jest tak fantastyczny czas, że właśnie z tego powodu, choćby z tego powodu, zgodziłem się tutaj do ciebie przyjść. Super, to bardzo mi miło. I trochę właśnie odpowiedziałeś w sumie na moje pytanie, bo ja tutaj muszę lekką prywatę. Ja miałem rok temu właśnie okazję poznać w sumie naraz jednego dnia ciebie, bo ja już miałem nie panować. Ja cały czas mówię pan Jerzy i potem on mówi, nie, że Jurek, więc będę mówił Jurek. No, albo i jednego dnia miałem okazję poznać ciebie, Andrzeja Grabowskiego i Marcina Dańca. I myślę, że jesteście wszyscy w podobnym wieku, jednak tutaj Czarek mówi, o, pan Jerzy zblazowany, a ja bym powiedział, że ty jesteś najbardziej młodzieżowy z nich wszystkich. Jestem najstarszy. O, no to tym bardziej, jesteś ja najbardziej młodzieżowy, bo jestem rok młodszy od Jarosława Kaczyńskiego, dlatego chyba go wezmę na MMA. To jest freak fight godny Polski, ja bym na to... Plus 3, minus 3 może być, nie? Jeżeli chodzi o wiek, tak? Nie ma problemu. A jaki masz zasięg? No freak MMA, nie wiem, zasięg się nie będzie liczył, tylko niech mi wyjdzie.
Bo wiesz, jak ja sobie na ciebie patrzyłem, jak tak patrzę, przychodzi Andrzej Grabowski, Marcin Daniec, no to był smutek po prostu, nie? A ty wchodzisz w hawajskiej koszuli, uśmiechnięty. Ja mówię, nie oglądałem. Nie wiem. Nie, nie mówię o występach, tylko tak samo po prostu wizualne apary. Oni byli po prostu bardzo smutni i zblazowani, a ty przyszedłeś w takiej hawajskiej koszuli, uśmiechnięty i to jest właśnie moje ostatnie pytanie, takie na przyszłość dla nas wszystkich. Jak nie zdziadzieć? Bo... Czy to jest ta Tajlandia? Jaki jest sukces, żeby nie zdziadzieć? Błagam cię, trzeba żyć po coś. O, ładne. Trzeba żyć po coś i trzeba mieć coś, chcieć, w tym przypadku waszym, chcieć coś przekazać. Bez przekazu. Bez, to właśnie jest ten Krejzol, tak? Tak. To jest facet bez przekazu. To jest 24 godziny. 24 godziny. Nikt mu nie przerwie, nie ma powodu. Ale on nie ma przekazu. I to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli wychodzisz z czymś, z czymkolwiek do ludzi, młodszych, starszych, większych, to musisz wyjść po coś. Albo ich naprawdę wprowadzić w swoje poczucie humoru, tak, żeby oni ci śmiali się, żeby byli zachwyceni, tak, a Jezus, naprawdę rewelacja. Po to masz wyjść, po nic więcej. I sobie będziesz dmuchał w skrzydła i im w te skrzydła podmuchasz i tobie będzie przyjemniej w życiu i tobie będzie lżej, tobie będzie fantastyczniej. A po co ja to mówię w ogóle? Proszę Państwa, Jerzy Kryszak, wielkie brawa, dziękujemy bardzo. Ściskam was. Ciałeczko, cześć. Dziękuję, do widzenia. Wielkie brawa dla pana Jerzego Kryszaka. Gdzie moja wielkie kawa? Brawa poprosimy. Dzięki. Trzymajcie się, pa. Idę oddać mikrofon, żeby potem mnie nikt nie ścigał. Drugi gość, i teraz będzie niezręcznie, bo nasz drugi gość ma dzisiaj urodziny, ale już wiadomo, było 100 lat, więc to sobie odpuścimy. Dajcie wielkie brawa, tak jakby miał dzisiaj urodziny, bo przed wami DJ Hello. Falcon One! Yo! DJ Falcon. Warszawa, jesteście tutaj? Zróbcie hała! Tak jest. Hello. Hip-hop jest w budynku, proszę Państwa. Tak naprawdę, Paweł, to była cała moja akcja, żeby miał taki fajny wjazd, żeby w ogóle oddzielić wszystko, co się tutaj działo. Zróbcie hałas dla pana Kryszaka. Come on, co za gość. Słuchaj, Paweł, bardzo w ogóle miło mi, że wpadłeś tutaj do nas dzisiaj w urodziny, że poświęciłeś trochę czasu. Masz w okularach, bo tu jest dosyć mogę jasno. W ogóle, nie, strasznie we mnie świeci tutaj. Ty się tak bokiem ustawiłeś. Ty też. Cześć, chłopaki, siema. Cześć. I słuchaj, Paweł, ja tak chciałem, żeby na początku było miło, to mamy dla ciebie prezent, tylko tutaj lekki background, o co chodzi z tym prezentem. Otóż nie wiem, czy wiecie, DJ Falcon został w tamtym roku, jeżeli się nie mylę, wyróżniony. Falcon One. Falcon One, tak, bo jest jeszcze jakiś jeden Falcon, to do tego przejdziemy. Tak, tak. Możemy przejść do tego, bo jest zabawna historia z tym. To zaraz się o to zapytam, ale słuchajcie, DJ Falcon One rok temu został chyba wszystkimi możliwymi nagrodami w Polsce wyróżniony DJ roku i tak dalej, więc mamy dla ciebie tutaj prezent, słuchajcie. Kolejną statuetkę. Otóż otrzymujesz od nas najlepszy DJ w polskim stand-upie. Statuetkę. Wielkie brawa. Poprosimy. Bang. Brawo. Tak jest. Kolejne statuetki. Statuetkę wręczy potężny włodarz organizacji Stand-up No Limits. Bartłomiej. Dziękuję, panie prezesie. Wielkie brawa dla Bartka też. Proszę bardzo. Zróbcie hałas dla polskiego stand-upu. Jest wyjebany. Nagrody daję. Dosłownie pokonałeś dwóch typów, ale gratulujemy z tą statuetką. Bardzo fajnie. Znam konkurencję, to też są ciekawe historie. Tak, no to zapytam cię może o tego właśnie DJ Falcona, jak mówisz, to jest ciekawa historia. Kim jest drugi DJ Falcon? DJ Falcon, w ogóle historia jest taka, że jak ja zacząłem wrzucać pierwsze jakieś swoje tam rzeczy, skreczowanie, filmiki na raczkującego YouTube'a w 2006 chyba to było, to zaczęli mi pisać w komentarzach, yo, there's another DJ Falcon, you should change your name, nie? I okazało się, że DJ Falcon to jest taki francuski house'owy DJ z ekipy Daft Punk, jakby zasłużony. No i miałem później na przykład takie historie, olewałem to wiele, wiele lat, nie? I miałem takie historie, że na przykład przyjeżdżam do klubu, a oryginalny DJ Falcon jest takim 50-letnim blond surferem, po prostu opłosiony, a ja wyglądam tak, nie? I teraz tak, przyjeżdżam do klubu i menadżer pierwsze co, o, ściąłeś włosy? Ja mówię, nie, no kurwa, gogle tam, wiesz, no tu jest kto inny, bla, 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 nie? I miałem wiele takich historii, zrobiłem Falcon One w pewnym momencie i DJ Falcon One, bang. Ciekawa anegdotka. Czareczku, czy ty masz jakieś pytania, bo ja tutaj za dużo chyba gadam, a ty za mało, to ty zaraz. Ja lubię anegdotki, które się kończą bang, to jest przede wszystkim.
Hip-hop. Ja mam takie pytanie, bo ty jeździsz z tymi chłopakami Please Stand Up. Tak. I ja mam takie pytanie do ciebie, to właśnie między innymi Tomek. Czy ty takich lubisz, czy tak dla pieniędzy bardziej? Bardzo dobre pytanie. Dla pieniędzy przede wszystkim. No i wielkie brawa, oczywiście, ja doszedłem. Nie, no oczywiście, że ich lubię. To jest tak niesamowita ekipa i tam w ogóle wywiązała się taka energia i jest taki przelot. No, a czy, nie, no jest koniec, nie? Ale pieniądze jakby są spoko, mogłyby być większe. Nie, jest okej, okay, ale jakby przelot i to, co ja mogę robić z chłopakami i że mogę z nimi jeździć, to jest w ogóle, wiesz, next level, nie? Ja się sam dzięki temu rozwinąłem i no na przykład 3 dni temu, nie, w zeszłą sobotę oficjalnie prowadziłem imprezę na mikrofonie, nie? Bo ja po prostu zacząłem, że kurwa, jak oni mogą to robić, to ja też, nie? Czyli ty przy nich podszlifowałeś swoje oratorskie skille, dobrze rozumiem? Podpatruję, tak, no, oczywiście. Nie, no przede wszystkim, po pierwsze dla pieniędzy, po drugie dla sławy. Bang. Bang. A jakie w ogóle ty widzisz takie połączenia między komedią a muzyką? No bo robisz ten u nas na trasie wideo DJ Scratch Show, jeżeli nie pomyliłem nazewnictwa. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję widzieć na trasie Please Stand Up, albo jeżeli nie, no to zapraszamy na Facebooka Falcona, bo chyba też jest... Kto był na Please Stand Up kiedyś i widział to wideo pojebane, co ziomek robi na początku? 2 osoby. Super. Nikt nie był? O kurwa, 12 koła na Legii, ale 2 osoby były. Ominęło was dużo, ja nie wrzucam tego do internetu, wrzuciłem tylko jakieś 2 rzeczy, a mam tego dużo więcej. Muszę zacząć to robić. Jest to bardzo śmieszna rzecz, którą odkryliśmy w sumie tak w dziwnych, melanżowych okolicznościach, że ty możesz po prostu na YouTubie skreczować nasze występy i robić z tego historię taką całą muzyczną. I czy ty widzisz w ogóle jakieś więcej takich potencjałów na łączenie komedii i muzyki? Nie no, stary, to się tak łączy od zawsze, że no dla mnie na przykład, wiesz, ja gram z takim zespołem JWP, nie wiem, czy ktoś kojarzy JWP, zróbcie hałas. Dokładnie, wiecie, że to są kurwa niezłe ancymony, ja też tam jestem. I generalnie jeżdżenie z raperami, z ekipą raperów, tak samo jeżdżenie ze stand-uperami, to jest cały czas zabawa słowem wśród ekipy, nie? I szukanie jakichś ciekawych połączeń, dwuznaczności, czy żartów, puent, jest non-stop rozkmina, nie? I to jest mega zajebiste. A o co pytałeś? No właśnie o, trochę o to. Czy widzisz jakieś więcej szans na połączenie komedii i muzyki? A, niż stary, tylko ten wideo Scratch Show. Wczoraj rzecz. Oglądam serial o Wu-Tang Clan. Wu-Tang. Jest odcinek o ODB, który jest zrobiony tak, że ODB jest w latach 70. komikiem i stara się nagrać comedy album, nie? Taki. A później jest przelotka z lat 90., jak nagrywają to i ODB mówi do Ryzy, producenta Wu-Tangu, nagrywając kultowy album w ogóle, zróbmy to jako rapowy comedy album, jak Richard Pryor. Człowieku, to będzie dojebane, nie? To jakby z wczoraj połączenie, nie? I to cały czas się łączy, nie? Druga rzecz, że jakby to, co ja robię, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą i jak nie byliście na Please Stand Up, to możecie nie wiedzieć. Ja robię na samym początku show, taką skreczowaną wycinkę, taki montaż z występu chłopaków, który się tam muzycznie i jakoś tematycznie składa. No i to jest taka całkiem fajna rzecz, nie? Nie pamiętam, kurde, już o czym mówiłem. Bo jest strasznie tego dużo. Rozumiem cię, bo ja na przykład kiedyś miałem okazję być na występie Dave'a Chappella w chyba 2015 roku w Londynie i co mnie tam zaciekawiło, że tam w ogóle jakby prowadzącym nie był komik, tylko był właśnie DJ, chyba z tego DJ Trauma, który jakby w Polsce pewnie to by nie przeszło, a tam po prostu wychodzi DJ i mówi, słuchajcie, zaraz będzie 1,5 godziny stand-upu, ale teraz wszyscy łapy w górę, tańczymy, bawimy się i to była rozgrzewka i myślisz, że ja to zobaczyłem, kurde, zajebiście się bawiłem na tym i potem miałem stand-up, że muszę usiąść jakby dalej słuchać, ale to się nie gryzło w ogóle ze sobą i czy widzisz w ogóle potencjał, żeby coś takiego kiedyś w Polsce było, czy my po prostu nie mamy tego jakiegoś takiego vibe'u do bujania się, a jednocześnie potem słuchania komedii. Kogo to był występ? Czarnoskórego. Czarnoskórego. Tak jest. Okej. Okay. Ja myślałem, żeby u mnie WF-ista robił. Nie, no jest potencjał, oczywiście, że jest potencjał, ale jakby z założenia stand-up to taka, wiesz, impreza, gdzie wszyscy siedzą, ale jakby to zrobić na przykład w trochę jakichś takich klubowych warunkach, w większym jakimś klubie,
światełkiem to podegrać. Zróbmy to. No super, no i tak się dogaduje biznesy, proszę państwa. Czareczku, jakieś pytania masz? Bo ja mam, ale nie wiem... To czy... dawaj. Jak? No to słuchaj, ja cię chciałem na przykład zapytać też, Paweł, o to... no bo tutaj JWP to jest warszawska grupa rapowa i jak taki, wiesz, chłopak ze Szczecina nagle zostaje DJ-em JWP? Jak to się w ogóle stało, że ty zostajesz tam nagle... bo ty nie byłeś od początku w tej grupie. Nie, od początku nie, ale ta przygoda trwa 10 lat prawie, no zaraz będzie 10 lat. Okej. Okay. I masz co jakoś... chcesz wiedzieć? No jak to się stało? Skąd oni cię w ogóle wytrzasnęli? Jak ty do nich dołączyłeś? DJ Steez. Przeprowadziłem się do Warszawy i jakby całe grono DJ-sko-muzyczne bardzo, bardzo ciepło mnie przyjęło i wszyscy zaczęli od razu załatwiać, a dobra, zagraj ze mną, a ty jesteś dobra, to weź zagraj, to od razu było super i DJ Steez zaproponował w ogóle chłopakom jakby moją kandydaturę, bo zmieniali DJ-a, wcześniej DJ-em był nasz znajomy DJ Mini. Tak jest. Też są historie. Z DJ-ami w ogóle jest dużo historii. I co? Zgodziłem się, chłopaki się zajerali, ja się zajerałem. Zaczęliśmy pracować, no i trwa to 10 lat. Nie? Kilka płyt w przód, wiele wyjazdów, wiele melanży. Lecimy dalej. piękne to jest. A słuchaj, bo kiedyś też prywatnie o tym gadaliśmy, ale to ja ci teraz tak zapytam na forum tutaj, bo ty, jak się pierwszy raz poznaliśmy chyba na pierwszej trasie Peace Stand-Up, nagle jak zacząłeś wymieniać z perspektywy DJ-a, ile jest w ogóle podobieństwa między stand-upem a hip-hopem. I tak. Czy dalej dostrzegasz jakieś takie nowe rzeczy, albo co takiego najbardziej ci się rzuca jako podobieństwa właśnie w tych dwóch dziedzinach? Bo to są gdzieś tam mimo wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o genezę powstawania w Polsce, podobne dziedziny, nie? Oddolne inicjatywy, na początku małe imprezy, lokalnie u siebie w mieście ludzie nakręcają, potem to wychodzi gdzieś tam dalej, wyżej na wielkie areny, aż po motyw, że ja mam dwie lodziarnie w Warszawie. Także dziwnie skończyłem to pytanie. W każdym razie... Lodziarnie czy wózki z lodem, mordo, to jest różnica. Tak, no dwa wózki z lodami mam. W każdym razie, wiesz, no ale chodzi o to, że wiesz, jakby teraz ale komicy też jak raperzy już widzisz, jakoś inwestują pieniądze. Jest dużo tych podobieństw i to podobna ścieżka moim zdaniem rozwoju. I czy ty widzisz jakieś inne podobieństwa może z perspektywy też hip-hopu? To jest w ogóle bardzo dobre porównanie. Nie myślałem o tym, ale faktycznie, nie? Jest takie... Gadaliśmy kiedyś o tym. Możliwe. Nie, przede wszystkim zabawa słowem. Nie? Okay. Zabawa słowem. To jest podstawa. Zarówno raperzy, jak i tylko już mówiłem o tym tutaj, nie? Jest, co innego jest szukanie rymów, jakby podwójnych znaczeń, nie? Weź to przemyśl i browar Nowy Sącz na przykład, wiesz. I tak dalej. Jakby jakieś takie totalnie pojebane rzeczy, wymyślanie ich i raperzy wymyślają bardziej to, a komicy po prostu żarty na sobie testują. Totalnie. Okej, rozumiem. Czarkut, masz jakieś pytania? Nie, no ja po prostu myślę sobie, że takim następnym etapem rozwoju stand-upu to jest to, że ty będziesz miał trzy lodziarnie, a ty będziesz miał jedną i wtedy będziemy mieli razem cztery. Obym się tak dorobił kiedyś. No. O Jezu, przepraszam. Jej, tutaj rozlewane. A słuchaj, bo tutaj było takie, bo w ogóle podcast na żywo ma dosyć długą tradycję, ja to pierwszy raz prowadzę, ale Czarek już tutaj... No zajebisty jesteś. Dobrze mi idzie? No, bo ja się stresowałem w ogóle, nie? Trochę. Jesteś stary, taki profesjonalny. Kurde, dziękuję, ale to potem mi powiesz, nie teraz. Dobra. Czas ucieka. Bo słuchaj, tam było takie legendarne pytanie u was w podcaście na żywo, które mi się wydaje, że warto zadać DJ-owi. Otóż, jakbyś miał bić się na przykład we Freak Fight, tak jak pan Jerzy Kryszak chce się bić z Kaczyńskim, to jaką byś sobie wybrał muzykę na wejście do oktagonu? Wow, głębokie pytanie. Sepultura Roots. Nie znam tego. Kto zna, zróbcie hałas. No kurwa, umówmy się. Nie, coś takiego z jakimś takim pojebanym riffem, nie? Ja znam zabijania ludzi. Roots, ale tego chyba kawałku nie kojarzę. A to jest pewnie jakiś najbardziej znany. Jeden z najbardziej znanych Sepultury, no. Roots, Bloody Roots. Okej, okay. A z kim byś się widział na przykład? Bo to już jest głupsze pytanie, ale bardziej by miał muzykę chodziło, jaką byś se puścił do wejścia do oktagonu. A masz kogoś, kogo byś chciał wyjaśnić w oktagonie na przykład? Błażeja Krajewskiego. To byłby pojedynek. Wyzwany do tablicy będzie w takim razie Błażej. No dobra, ja mam do ciebie w sumie takie ostatnie pytanie, bo zaraz musimy zapraszać Błażeja. Też dzisiaj chcesz mówić, ile lat kończysz? Bo ty wyglądasz wiele młodziej niż twój wiek, który dzisiaj kończysz. Kończę 41 lat. 41 lat i mam do ciebie to samo pytanie. Wielkie brawa dla Falcona, pewnie, urodzinki.
I mam do ciebie w sumie podobne pytanie jak do pana Jerzego na koniec. Bo ty też jesteś bardzo młodzieżowy jak na swój wiek i to jest moje pytanie, ja tak właśnie staram się podpatrywać. Ja mam młodzieżowe zajęcie, także... Jak nie zdziadzieć? To jest moje pytanie dzisiaj. Kurde, nie wiem. Ja mam młodzieżowe zajęcie, jakby zajmuję się muzyką, nie? I jakby mam ten komfort w życiu, że robię to, co kocham od wielu, wielu lat i to jest dla mnie przepis, nie? Poza tym trzeba dużo spać. Słuchajcie. Ej, ja też mam takie pytanie, bo może zróbmy taką właśnie kontynuację emeryturową. Jestem ciekaw, jak ty widzisz siebie w wieku lat 70, 80, czy będziesz dalej robił biciki, czy będziesz dalej robił rzeczy, czy odpoczywanko, czy w ogóle wyobrażasz sobie przestać to robić w pewnym momencie? Nie, absolutnie nie. No. Ja muszę to robić, nie? Albo śpię, albo odpoczywam, albo to robię. Jakoś to sobie zorganizowałem, że zarabiam dzięki temu hajs i poznaję ciekawych ludzi, jestem w ciekawych miejscach. Pewnie też coś mnie przez to ominęło, ale jebać to jest, zajebiście w chuj, nie? Bang! Bang! DJ Falcon One! DJ Falcon One, wielkie brawa! Przed wami, prosto z Bydgoszczy, Błażej Krajewski! Błażej! Dobry wieczór, siemanko, tutaj są. Ej, czekaj, a prezent mieści dla mnie, czy nie? No tu jest. Ty się spodziewałeś jakiegoś lepszego prezentu? Sorry, nie, ja zacząłem dzisiaj świętować trochę wcześniej trochę i przyszedłem taki wesoły, mogę zapominać. Masz twarz, jakbyś świętował już od 10 lat, stary, ale dzisiaj spoko. Nasz DJ ma urodziny i myśli, że zapomnieliśmy. No, a masz DJ-a? A skołowałeś DJ-a do urodziny jakiegoś? No jesteś. Aha, ja będę to... Siemanko, Błażejku, nie wiem, czy słyszałeś, ale tutaj poszła propozycja walki freakfightowej. Jak ty się na to zapatrujesz? Nie, ja jestem przeciwny przemocy, ale też pytanie za ile? To tylko o to chodzi. Nie, ja bym się nie chciał bić. Ja z kimś takim, żebym miał szansę, chciałbym się bić na przykład. A kogo widzisz takiego? Mi się wydaje, że Adamowi Małyszowi bym wpierdzielił. Nie wiem czemu, ja go bardzo lubię, bo jest świetnym skoczkiem, ale tak gabarytowo bym dał mu radę na przykład. I ja widziałem taki napis ostatnio na murze, Małysz chuj. No to Bydgoszczy napis? No to... Nie, w Lublinie. Aha, dobra. No to się tak zaczyna. No. Tak promujemy, tak walka się odbędzie. Ale ty masz dojebaną łapę, Błażej, zauważyłem teraz dopiero. Błażej chodzi na siłownię teraz. Tak. No zapisałem się, bo takie ja poradniki czytam takie dla alkoholików, ten, rozwodników. Nie, zacząłem ćwiczyć na siłowni. Targam tutaj ciężary. Muszę pochwalić Błażeja, bo ostatnio mieliśmy występ w Gdańsku i zaproponowaliśmy Błażejowi, że trochę po występie posiedzieć sobie gdzieś tam przy drinku, a Błażej powiedział nie, bo jutro mam siłownię i angielski. Także wielkie brawa, żyjesz życiem 14-latka. To jest coś wspaniałego, stary. Mamo, oglądasz to? Dlatego bym cię napisalał z nim. Słuchaj, Błażej, ja cię kurde, bo ja trochę żałuję. Ja cię chciałem zapytać o głosy na przykład, bo ty dużo głosów udajesz. Mhm. Ja trochę żałuję, bo mieliśmy pana Kryszaka, który jest takim prekursorem robienia głosów. I w sumie pan Kryszak... I włosów robił... też. No, też, między innymi włosów tak. Też. Ale pan Kryszak robił głos Jana Pawła II w latach 90., gdzie to nie było takie jak teraz, że jest jednak trochę przyzwolenie, żeby bekować z kościoła, jak wychodzą te wszystkie brudy, a jednak pan Kryszak się wystawił na strzał. No ja nie wiedziałem, dlatego tutaj chciałem wielkie uszanowanko dla pana Kryszaka, no bo to była mega odwaga. Ale też wtedy trudniej się pewnie robiło papieża, bo w latach 90. on inaczej mówił zupełnie. No tak, bo ja umiem tego już starego papieża. Ty umiesz starego papieża. Niewyraźnie mówię. Bo wcześniej on normalnie, wyraźnie mówił. Tak. No, ale później tak, no bo on miał Parkinsona. Ja już nie mam siły. A dawaj zrób wczesnego papieża. Wczesnego? Szajce! Też był taki przecież, nie? Mein Judet! To też papież, prawda? Wczesny papież. O kurde, ja żałuję, że pan Kryszak na to nie został. To... Ale nie, bo on jeszcze tego papieża nie udawał. To później był. A też chcieliśmy uderzyć, wiesz, takie tony właśnie to dziesięciolecie, ty też chyba podobnie, nie? Bo kiedy ty zacząłeś robić stand-up? Nie, ja trochę krócej chyba niż Czarek, tak 7-8 lat może. Okej, okay, bo ja w ogóle dotarłem, słuchaj, udało mi się dotrzeć do nagrania z twojego pierwszego w ogóle występu, z twojego pierwszego open mic'a, udało mi się to znaleźć. Pierwszy występ Błażeja, słuchajcie. Hej, jestem Krystolem.
Porobiło się. To kałamaga. Spoko, będę chodzić z trójkątem. Dobra, spoko, jedziemy na maksa. 100% po bandzie, nie da się już bardziej. Nic dodać, nic dojąć. Po prostu wejście, zejście i tak się wszyscy śmieją. Gdziekolwiek. Zabawa trwa, świat się kręci, a my w nim. Zarta płyta gra, zapomniany dawno hit. Proszę państwa, pierwszy występ Błażeja, wielkie brawa dla niego, dzięki, taką drogę. Dzięki za się wyszło. Ja, to byłeś ty? Naprawdę? No Błażej. Falcon, odstaw twarde. I będzie dobrze. Słuchaj, Ponti, bo ja mam pytania, ale czy ty masz pytania? No zasadzaj, chłopi. Wariacie. Nie, no bo ja nie chcę, żebyś tutaj tylko siedział i te... Na pewno masz jakieś ciekawe. Słuchaj, ja się świetnie czuję jako dopełniający. Tak? Tak. Na pewno? Bo mi głupio trochę, że ja tak cię tutaj, wiesz... No ale dobra, no jak mówisz, to pytam. Jak mówisz, to pytam. To jest nasz jakiś kawałek hip-hopowy, nie? Wiesz, ja mam takie stokowe pytania ze stand-upedii, stand-up za 5, 10, 15 lat, ale to nie będę cię o to... A zapytam cię, czego brakuje? Co może na przykład widzisz jakąś taką jeszcze potencjał, że fajne rzeczy robimy w tym stand-upie, a czego takiego jeszcze brakuje fajnego komediowego w Polsce do zrobienia? Mnie się wydaje w ogóle, że trochę u nas jest ten kazus, który był z kabareciarzami, że widziałem wielu utalentowanych nawet aktorsko ludzi, ale żałowałem, że oni nigdy nie występowali, czy też nie pisali komedii filmowych. I uważam, że tutaj jest największa przepaść i taka rzecz, która fajnie gdyby była załatana. Trochę na wzór amerykański to poszło tak, żeby też powstawały komedie. Ale w takim jakby wersji pełnometrażowych filmów, czy bardziej taki sketch show? Raczej takie, jak nie wiem, nawet takie głupie amerykańskie komedie jak American Pie, to u nas jakaś, nie wiem, szarlotka. Placyk ziemniaczany, nie wiem. Jakieś... A ja bym ciebie widział w takim filmie jak Ruchasz ciasto na przykład. I... Ale to są takie filmy, ale miałeś o tym nie mówić. To jest krótkometrażowe. To jest bardzo krótkometrażowe, ale bo zimno było, to tylko dlatego taki krótki metraż to był. Ale myślę, że fajnie, gdyby w ogóle były próby takie, żeby coś powstawało, tylko z tego, co wiem, to ludzie tak wolą Karolaka wziąć i tyle. No bo to jest pewniak, nie? No to jest pewniak. Ja to kumam, bo jak ja bym, wiesz, kupował mieszkanie albo coś, na czym to też się z Karolakiem, znam, nie? To ja bym wziął jakąś firmę najpopularniejszą, a nie no szukał, tak, wiesz, jakichś kurwa fajnych alternatyw. No tak, no coś tym może jest. Kiedyś, może ale kiedyś. To pewnie też jest kwestia tego, że tam po prostu też od tej strony drugiej, za kamerą, to są te same mordy niezmiennie od 40 lat i tam ręka rękę myje i chyba się ciężko przebić. Myślisz, że taka komuna jeszcze tam... No słuchaj, pani Becia Harasimowicz jakiś... rok temu robiła i 30 lat temu robiła kabarety w telewizji i się nic nie zmieniło, bo ja tam rok temu byłem, no to też pani Becia. Pozdrawiamy bardzo pozdrawiamy serdecznie. Panią Becię. Nie ma strzałów w nieba, po nazwiskach nie ma, lecimy. Nie ma, kurwa. Nie ma, pani Becia jest tutaj, uznaną postacią. Ja kiedyś, jak ja miałem 17 lat i pierwszy raz wystąpiłem przed panią Becią, to ona powiedziała mi, że ja tak nie mogę mówić, bo syn jest w moim wieku i ona sobie nie wyobraża, żeby on tak mówił. Więc takie były początki moje. Moja babcia jest w jej wieku i straszne rzeczy robi. Moja babcia też, ona pali papierosy bardzo dużo, ma prawie 90 lat i ona mówi, to jest jedyna przyjemność na P, która mi została. A pierdzenie? A pissing? A pissing z księdzem? Nie, no dobra. Nie, a pierdzenie to też przyjemna rzecz. Super, jest pierdzenie. A ja cię chciałem też zapytać, słuchaj chłopaku, no bo jednak my tutaj, wiesz, i ja zaczynałem ten stand-up w Warszawie, Czarek też tam, powiedzmy, wiesz, no do Warszawy nie miał daleko, a jednak ty zaczynałeś to w Bydgoszczy i podejrzewam, że to nie było takie usłane różami jednak i tyle możliwości. Słuchajcie, ten casting do Zabij Mnie Śmiechem to jak w Bydgoszczy, początki stand-upu, naprawdę. Ja jak zaczynałem, w ogóle wszedłem z dużym stresem, ale na pierwszym występie właśnie open mic'u, otwartym mikrofonie, konkurowałem z brzuchomówcą, który nie wymawiał R, mówił R i jego lalka nazywała się Gburek. I jeszcze gościu mega ruszał ustami. Ja go zobaczyłem i mówię, kurwa, ja tu będę gwiazdą w tym mieście, nie? A drugi to był jakiś niedoszły polityk, który przyszedł po prostu i jakieś takie swoje postulaty powiedzieć, że tam, o tam... I w ogóle nie był śmieszny, tylko tak wyszedł i tam, o tam, damy wszystkim zasiłki, dziękuję. I taki młody Korwin wyszedł. No i to była moja konkurencja, nie? Stary. Ja tam wyszedłem, jakiś żart powiedziałem, tam był... Ale z perspektywy czasu to dobrze czy źle, że tak miałeś konkurencję, że łatwiej się było przebić, czy że fikoły same i nie ma z kim pogadać normalnie o komedii? Dobrze, bo miałem taki lekki start i później
później tak stopniowo dopiero, jak odkrywałem inne miasta, poza Bydgoszcz, jak przyjechałem tutaj do Warszawy, jak taki village boy przyjechałem, ten, z taksówki tak patrzyłem, mówię, jakie budynki wysokie. I tak poznałem chłopaków i jakoś tak, jakoś poszło, no. No dobra, Błażejku, fajna odpowiedź. Fajne pytanie, no. No ja tak starałem się jakieś fajne pytania pomyśleć. Ej, to ja mogę wtrącić o emeryturę? Pewnie. Nie, no, nie, ja przepraszam, tylko stary, ja miałem początki fatalne przecież. Ja pamiętam, jak ty przyjechałeś, Darek Gadowski, Jacek Stramik, ty miałeś ile lat? 18. 18, a tamci już mieli w wieku Kryczaka byli i razem. I ty chyba zgodę rodziców musiałeś mieć, żeby... Tak, ja miałem zgodę od mamy w ogóle na to. Żeby przyjechać z dwoma narkomanami, kurde. Nie, żartuję, nie są narkomanami. Sytuacja była taka, że Jacek Stramik i Darek Gadowski, dwóch znanych narkomanów w polskim stand-upie, jak ja jechałem z nimi w trasę, jak miałem 17 lat, to moja mama miała do nich numer telefonu, jakby się coś działo. Tak, na pewno dlatego miała numer. Kurde, nie pomyślałem nigdy o tym. A teraz... Raz mi zbiłeś trochę. Nie tylko ja zbiłem. Ja muszę to wrzucić na Instagram, bo to jest tak dojebane, że koniec. To jest napisane, najlepszy DJ w polskim stand-upie. Kurwa. To jest mega konkurencja, bo było dwóch. No. Powodzenia, Błażej. Trzymaj się, stary. Słuchaj, to Paweł idzie. Wielkie brawa. Tego się nie spodziewaliśmy. Yeah. Jak oceniasz ten dżingiel? To Krejson zrobił. Dobrze, wielkie pora dla Pawła, jeszcze raz poprosimy. Dzięki, dzięki, halo! Ale zamuliliśmy Bena, Paweł se poszedł. No właśnie, mogliśmy go włączyć jakoś tam. Błażej, dalej jesteś nudny jak coś. Poszedł, ale nie wyłączył mikrofonu, ja to szanuję. Ale słuchajcie, ja pamiętam, że początki to miałem takie, że wy przyjechaliście na występ w Bydgoszczy. Przyszło chyba z 10 osób albo 15, bo tak wyglądały początki. Ja występowałem przed wami na open micu i wy mnie w ogóle nie zapamiętaliście. Ja cię pamiętam. No właśnie. I bo później mnie wytykaliście palcami, mówię, to byłeś ty, to za filarem się chowałeś, bo jakiś głupi żart. Ja, to... Tak, ja pamiętam, że to była taka scena, że był na środku sceny filar, co zawsze pomaga, że na środku sceny stoi dosłownie tak, po prostu filar. I Błażej tak robił, o teraz go nam z tej strony filara, a teraz z tej strony. Ja zapamiętałem to. Ja wiedziałem, no on ma potencjał, żeby robić głos papieża, tak pomyślałem. Bardzo dziękuję. Bardzo A ty, Czarek, miałeś pytanie o emeryturkę. Tak, ja chciałem zapytać, Błażej, jak ty siebie widzisz, jak będziesz w wieku pana Kryszaka? Czy z rozpiętą koszulą? Aha. I czy będziesz dalej robił to, co kochasz? I czy będziesz chciał odpocząć i wyjechać się już na robotę? Mi się wydaje, że ja będę biseksualny, jak będę stary. Nie wiem, że mi się chłopy zaczną podobać. Tak, na starość. Nie oszukuj. Nie, ja się trochę boję starości. Ja tak myślałem, że będę dużo morfiny przyjmował, jak będę miał 70 lat. Tak, na starość, Błażej, co? Nie, co, jak źle to brzmi, prawda, na stare lata. Nie wiem o tym. Ja jak dożyję, to się zastanowię. Dobra. To ja po prostu wtedy się do ciebie odezwę. I... Dobra, na pager. Na pager. A kontynuując to pytanie, ty myślisz, że masz jakąś receptę, jeszcze nie jesteś pewnie w tym wieku właśnie, żeby o tym myśleć, ale myślisz, że masz na przyszłość receptę, jak nie zdziadzieć? Bo tutaj dostaliśmy dwie opinie od pana Kryszaka i od Falcona, jak nie zdziadzieć. A ty masz jakiś, myślisz, swój sukces na to w przyszłości, receptę, jak nie zdziadzieć? Jechać do Tajlandii na przykład. Jak ten Dario ze ślepną ze światem, bo tam one fajne są te... Z kutaskami. Z kutaskami. One fajne są, Kuba, fajne są. Nie wiem, ja myślę, że ja będę miał czas na takie swoje pasje, bo ja lubię gry komputerowe, ja zbieram stare konsole, ja tak czuję, że ja będę nosił bluzę FUBU, jak będę miał 80 lat. I to jest niesamowite, Błażej, że ty jesteś ukrytą opcją nerdowską, że ty ma... Że ja się dowiedziałem, że ty jesteś nerdem w środku, to ja byłem strasznie zaskoczony, naprawdę? Że ty lubisz te wszystkie rzeczy. No, ja lubię. Ale nie masz czasu na to teraz. Znaczy, no nie mam tak za bardzo. Na tyle, ile bym chciał przejść te wszystkie Mario. No, będę szukał sensu w grze o grubym hydrauliku, który bierze grzyby i szuka księżniczki brzoskwinki, Peach. To jest... I to jest gra znana na cały świat i wszyscy mają w tym luz w ogóle. No. I... Ja to kumam totalnie. Stary. Kumasz to? Branie grzybów i szukanie brzoskwinek? W sumie wąsa masz, stary. To jest plan na przyszłość. Ostatnio brałem grzyby. No. Wysoki sądzie, no jestem jak Mario.
A fajnie jakby wyszło Zdrowaś Mario Bros, taka polska, polska gra, że zbierasz kolektę te, i walisz te znaki zapytania. I na końcu jest niebostąpienie, że tak pochłania was do góry po prostu, pochłania. Oj, tak, tak. No, to nie mam planów. Ja tak daleko sięższe nie potrafię myśleć, bo ja wątpię, że ja dożyję takich lat. Oj, nie mów tak! Nie mów tak, ale ważne. Będzie dobrze. Ostatnio, chodzisz na siłownię Jagielski i już będzie. Leciał na kanale sportowym świetny wywiad z powstańcem warszawskim, który ma 95 lat i bardzo taki umysł, bardzo no, taki szybki. Nie? I on mówi, że trzeba czytać książki. Więc stary... Ja byłem kiedyś świadkiem, jak Błażej zrobił 40 żonglerki piłką i wszyscy, ła, Błażej, ile żonglerki, a Błażej wtedy powiedział, wiecie, ja też czytam książki, ale się nie chwalę. Była taka sytuacja. A jakie masz ulubione książki? Patrzcie, jaki jestem przebiegłym lisem tych wywiadów. Kurde, dobrze jest. Ja biografię czytam. Biografia? Kogo biografię fajną przeczytałeś? Kwasiewskiego przeczytałem i było bardzo mało o wódzie. Byłem zaskoczony, ale jak się pojawiało coś, to czułem ten uśmieszek pana Aleksandra, taki, że tam o, podpisaliśmy tamten tutaj do NATO, o, pojawił się kieliczeczek, oj, Bill tam lubił. To jest spoko, bardzo sympatyczna biografia. Ej, zauważyliście, że pytanie, jakie czytałeś książki ostatnio, to zawsze jest takie prawie ofensywne? Takie, no że tak. Trzeba się wytłumaczyć tak. I powiedzieć, nie, no ja czytam, tak, nie, okej. Okay. No, jaką byś wziął książkę na bezludną wyspę? Jaką bym wziął książkę na bezludną wyspę? Jak wyjechać z bezludnej wyspy? 5 minut. Poradnik, tak. No kurde, to jest chyba najlepsza na bezludną wyspę, bo chcę wrócić. No tam jest fajnie, ale z tydzień, nie? No bo telefoniczną luda. Spoko mieć, nie? I tak. Bojarski. Ja masz taką brodę wielką. Ziemkiewicz, no zobacz. I od początku później. O. Książka telefoniczna jest tak jak groby trochę, nie? Na 1 listopada, że tylko tam bekujesz jakieś śmieszne nazwisko. Jakie to w ogóle było anty-RODO, że można było zadzwonić do każdego. I każdy tam był numer? Był numer do papieża? No nie wiem właśnie. Albo do Jakimowicza? Nie wiem, czemu ich... Ja to pamiętam takie przez mgłę tylko książkę telefoniczną, że to się na tym siadało, żeby wyżej, żeby być. Bo ja to, jestem trochę młodszy. A ty pamiętasz jeszcze książkę telefoniczną? Bo ja naprawdę pamiętam tylko po to, że mi dawali starzy normalnie, żebym wyżej siedział przy stole. Nie, no to u nas już foteliki były chyba. To ale z bliższych sfer bydgoskich bardziej przyjechał. Ale fajne było to dzwonienie po ludziach, ja to lubiłem. A ty dzwoniłeś, tak? Normalnie? I prankowałeś? No, jakie miałeś pranki? Tak, no wykładowczynie na studiach, albo jeszcze na studiach dzwoniliśmy, nie? Bo w Bydgoszczy bardzo długo książki telefoniczne funkcjonowały. Tam dzwoniliśmy po nocy do profesorów jakichś tam. Mieliśmy takiego profesora, który bardzo nadużywał słowa dyskurs i dzwoniliśmy i halo, dyskurs, wstawaj. Jakiś dyskurs ogarniamy razem? Masz jakiś dyskurs ogarnę? No i oczywiście klasycznie, też tam w książce wyszukiwaliśmy, jak ten głupi tam na przykład, że ktoś miał na nazwisko Fiu. No to też dzwoniliśmy, nie? No trzeba zadzwonić. No trzeba, to trzeba. I halo, jest Fiu i babka nie ma, kuta się. A kto mówi? Błażej, no ale tak szczerze, no do Fiu nie zadzwoni. No tak, ale właśnie mówię, i pani odebrała i my tam, dzień dobry, jest Fiu i ona nie ma, kuta się i się rozłączyła. I wtedy się trochę ogarnąłem, także tak nie powinno się robić jednak. I wtedy poszedłeś na ten casting do... Tak, stałem się Krejzolem. Dobra, ja mam do ciebie jakieś pytania przygotowane, bo nam trochę wyszło w sumie pytań z rozmowy fajnych. A ty, Czarku, coś masz? Kurwa, przestań mnie szejmować, ja pierdolę. Ja po to cię tutaj mam przecież, żebyś ty mi tutaj, wiesz, pomagał. Daj mi robić niewidzialną robotę, chłopie. Dobrze, dobrze, przepraszam. Słuchaj, Błażejku, o co ja cię jeszcze nie zapytałem tutaj. A właśnie, bo o te głosy chciałem jeszcze pociągnąć. Bo już wymieńmy, jakie tutaj masz w zanadrzu, bardzo fajne. Był pan Bogusław Linda, była Iwona, papież, co tam jeszcze było, przypomnij mi. Pana Cejrowskiego. Pana Cejrowskiego, Hugo i Hugolinę. I pytanie, jakie masz pomysły na kolejne? Czy w ogóle idziesz w te głosy, nie. Czy trochę odchodzisz? Tak, tak, ja pójdę w te głosy, bo ja trochę odpuściłem, bo chciałem właśnie pisać żarty, ale ja lubię te głosy udawać chyba. A jakie masz? Chcesz zdradzić jakieś rąbka tajemnicy? Nie mogę. Nie możesz, dobra. A jak cię to trenuje? Nie mam żadnych.
Jak to się robi? Tak, tak. W sensie, jak ty to trenujesz? Siedziesz na chacie normalnie, puszczasz się na YouTube, jak ktoś gada. No, to jest porąbane. Trzeba dużo słuchać, mieć taką wyobraźnię, bo ja nie jestem umuzykalniony, ale mam wyobraźnię słuchową, że potrafię sobie wyobrazić, jak to, wiesz, okay, rozbrzmiewa pewnie. Im bardziej to tak brzmi autentycznie, tym bliżej do aparatu mowy, żeby to wypowiedzieć już. A ja miałeś takie głosy na przykład, w sensie, w którym momencie ty wiesz, że zrobisz ten głos? Czy jak już usłyszysz na przykład, to wiesz, że to już jest kwestia czasu, to, że coś często zrobisz? Wychodzi przez przypadek, bo że na przykład słucham czegoś dużo, osłuchuję się i później na jakiejś imprezie tam ktoś mówi, a tam Acejrowski coś tam, ja mówię, i co to jest, co to? I zacznę w trakcie tam rozmowy mówić i już mam takie, mam to. To jest trochę loteria, niestety. I trochę mnie to wkurza. Nie ma wzoru na to, niestety. Może kiedyś napiszę wzór. Ja ostatnio Rafona się uczę robić. Ale kurwa, ty, ale na przykład... Rafoniksa? Rafoniksa, no. Ty kurwa, pierdolona, ty. Nie, to... Też panie takie, chłopie, z Panowiczem pojebaj. Nie, nie, kurwa, nie, czekaj. Palgumę, kurwa, ty. W socjoterapeutycznym, kurwa, był ksiądz. Nie, no jak, to jest Rafoniks? To jest Rafoniks. A to ja nie wiem, ja ich nie odróżniam, tych Rafoniksów. O, tam klaszcze. Jedne brawa! Dziękuję. Rafoniksów, Rafatusów. Nie, już teraz to dziękuję. Mamy to dziesięciolecie istnienia Stand Up No Limits. Ty jesteś w sumie jedynym stand-uperem, no w sumie pan Jerzy też, ale takim jedynym stand-uperem, który to wszystko widział cały czas, jak to się rozwijało. I mam dla ciebie takie na koniec pytanie. Co byś ty życzył w ogóle polskiemu stand-upowi, ale nie tylko, też organizacji Stand Up No Limits z okazji dziesięciolecia? Czy masz jakieś, wiesz, życzenia, czy masz jakieś pomysły? Żeby ładnie spuentować ten dzisiejszy podcast. Tak. Ja bym, bo ja te życzenia do stand-upu to przede wszystkim bym kierował życzeniami do siebie. Bo, takie bo są najlepsze. Bo ja bym chciał, żebym trochę głębiej szukał może jakichś takich tematów, żeby może mniej o tym ruchaniu było. No. I tyle. I żebyśmy grali w komediach filmowych w Szarlotce i w tym, i w Pleśniaku. Piękne. Czyli więcej komików w filmach dobry, i mniej dobra, o ruchaniu w stand-upie. To jest, mi się daje piękna puenta tego podcastu. I więcej tak. Lodziarni Tomasza Kwiatkiego. I więcej lodziarni, zapraszam serdecznie, dwie już są, pyszne lody. Znaczy to są takie rowery po prostu. Takie budki. Rowery. Rowery. To ja też chciałbym takie. Lody, Błażej robi lody, o. Błażej robi lody, no. Tak, ej, właśnie tak. Błażej, a jakbyś, tylko już nie lodziarni, ale na przykład jakbyś zrobił jakąś taką punkt gastro albo jakieś takie rzeczy, to w co byś poszedł? On ma pomysł, to teraz usłyszysz, on bardziej ma. Ja mam pomysł? Tak, mówiłeś mi kiedyś. Nie, ja bym chciał zrobić taką knajpę, bo najgorzej, jak na przykład masz alkohol i siedzą ci klienci. Siedzą, ja bym knajpę nazwał pij albo wypierdalaj. I jesteś takim barmanem, który mówi, dobra, pijesz? Nie, no to wypierdalaj, nie? A jak pijesz, no to siedzisz i pijesz, siedzisz. i pijesz, no to wypierdalaj i wszyscy wypierdalaj. I to by było, ja wiem, że to wulgarnie brzmi i obrazoburczo, ale to by była taka formuła, konwencja. Stary, to są proste, przejrzyste zasady po prostu. Tak, no. Albo jogurt za pięć dych chciałbym zrobić, że jest jogurt za pięć dych i ludzie tak, co to jest? I poproszę jogurt, ja pięć dych, nie? I oni dostają zwykły jogurt i mówią, kurwa, co jest? Ja mówię, no było pisane, nie? I bym w ogóle się zakredytował, żeby mieć mnóstwo tych punktów. W całym kraju. Ludzie, jak to działa w ogóle, nie? I bym tak nacinał jednego frajera zawsze na pięty. A nie boisz się, że i bym ktoś... miał tak czterech klientów i zamykał budę. To jest piękny plan, ale obawiam się, żeby cię doprowadził do bankructwa. No aha, dobra, no bo to wiesz, nie wiedziałem, że to musi się spinać biznesowo przy tej rozmowie. Nie, no fajnie. Ty mi kiedyś opowiadałeś, że chciałeś mieć twój lokal, miał się nazywać Zajebistro. A, Zajebistro, no. Tak, tak, tak. Miałem żart o tym, bo właśnie słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych są knajpy, gdzie ludzie cisną, kelnerzy są niemili. Ja w Bydgoszczy jest mnóstwo takich knajp. I właśnie tak robić, no, że wiesz, masz tam właśnie żurek w chlebie i w krojonym na przykład. No. Mi się podobało, tam miałeś taki fajny żart, że jak są drinki w Polsce za granicą Sex on the Beach, to ty byś miał jebanie w krzakach. Tak. To polski się... hardy drink z pokrzywą zęby. Sebastian Rejent jako kierownik. Tam, siema! Czy chcielibyście tutaj pokrzywę do ryja? Mamy kolejne głosy, proszę państwa. Ja Sebastian Rejent też. To wszystko można połączyć.
Wszystko można powiedzieć. A jeszcze myślałem knajpę nazwać kondom i miętówka. O. I wchodzisz i dostajesz kondoma i miętówkę i tam ochroniarz ci oczko puszcza i tyle. I tak nie wiadomo, o co chodzi. I jest tylko woda i pokoje na godzinę. Byłem na takiej randce. To jest w ogóle fajne, w ogóle na nazwę takiego alternatywy dla Tindera. Nie? Kondom i miętówka. Aha, że polski Tinder. W lewo kondom, w prawo miętówka. Prawo miętówka, no. No to tak, no. W ogóle Tinder jest trochę jak takie życie na wsi, nie? Takie baby na lewo, chłopy na prawo. Ty masz takiego ustawionego, że ci pokazuje baby i chłopy, i chłopy na lewo, baby na prawo. To jest bez sensu w ogóle, z nikim się nie umawiasz w ogóle. Tata, z nikim. No, a co robicie takie w Sylwestra? A co robimy w Sylwestra? Nie wiem. A co ty robisz? Ja w Bydgoszczy będę. Wakajki. Wakajki chyba, nie? Ja ostatnio myślałem, że podejrzewam, że dużo morderstw jest w Sylwestra, bo te petardy nawalają. Jakby ktoś tak strzelił, to by nie było słychać w ogóle, nie? Tak, w Agacie Christie jednym... Był taki motyw? Był motyw, w Agacie Christie? W trakcie pokazu fajerwerków kogoś tam odjechał. No właśnie, to tak myślałem. No, a to w Nikaragui w ogóle jest taki zwyczaj, ciekawostkę sprzedam. Się oni, zabija ludzi. Nie, oni na Sylwestra robią coś takiego, bo tam dużo osób ma gnata, nie? Że po prostu jak jest północ, to oni tam nie ma fajerwerków i tak walą z gnata w powietrze. Tak pu, 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 pu i wszyscy walą z gnata w powietrze. Tylko oni nie przewidują tego, że to musi też potem spaść, nie? No tak. I tam jest realny problem, że na Sylwestra bardzo dużo osób umiera, bo ci po prostu spada z nieba kula na ciebie i tam normalnie się ludzie pod dachem takim żelaznym chowają, żeby to ich nie spotkało. I co roku jest ten problem, oni się nic nie nauczyli co roku. No tak, no i tak to jest z ludźmi. Wcale nie pochodzimy od małp, nie? To jest tak. No spoko, no. No spoko, no to co, kończymy, bo kończymy ja widzę, że... Kończymy tym pozytywnym akcentem o Nikaragui. No, w Nikaragui noście hełmy. Ja chciałem tylko napomnieć, słuchajcie, że wszyscy nasi goście dzisiaj, co tutaj wystąpili, zrobili to bez żadnej gratyfikacji finansowej, z czystej zajawki, dlatego na sam koniec proszę wielkie brawa dla wszystkich naszych gości. Jerzy Gryszak, Błażej Krajewski, DJ Falcon. DJ Falcon One. DJ Falcon One. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bawcie się dobrze.